że urodziłam się na malarkę i to jest bardzo dobrze, bo mogłam właśnie dużo zrealizować z tych wrodzonych jakichś zdolności i zainteresowań. Natomiast na drugi raz, gdybym żyła, to raczej bym wolała w kręgu muzyki. Albo odtwarzać, albo komponować. Bo nawet miałam taki fragment mego życia, że pisałam na pięciolinie takie utwory, które można wykonywać. Nowej Hucie zgromadziłam większość tych prac, które dotyczyły ezoteryzmu. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób to obejrzało, bo to jest taki temat mało poruszany w polskiej sztuce. Kilka moich prac, to są prace na jedwabiu malowane akwarelą, to są aury, czyli promieniowanie człowieka. Każdy ma zresztą zupełnie inne, kolorowe. Poza tym pokazałam dosyć dużo takich obrazów, które pokazują opiekunów, aniołstróż, coś takiego, prawda, ta wyższa inteligencja, która towarzyszy człowiekowi. Obrazy działają na podświadomość. Wystarczy, że się ogląda i że te energie, one przenikają człowieka, bo człowiek to wchłania, także wychodzi po wystawie i jest w jakiś sposób bliższy mi i bliższy jest inspiracją mojej sztuki. Przez to, że maluję, to jednocześnie rozszerzam bardzo zakres i mojej wrażliwości, i mojej wiedzy o świecie. Przy malowaniu pewne rzeczy mi się wyjaśniają, szczególnie właśnie w tych wszystkich symbolicznych pracach. Przeważnie rozważałam jakieś egzystencjalne problemy i przez nasuwające mi się znaki symboliczne ja zrozumiałam i wiedziałam, jaka jest odpowiedź na to. Coraz więcej was przychodzi? Coraz więcej. Coraz Dobre. Więcej? Tak, mam krewetki, gdzie położysz? Bardzo dziękuję. Może pan położy na prasie tam. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Będziecie zaraz się zasładzać. Lubię kontakty z ludźmi. Zrobiłam jeden dzień w tygodniu taki otwarty, we wtorki po południu. Przychodzą do mnie osoby na ogół młode. Ja uważam, że w ogóle powinno być dużo tych zetknięć pomiędzy pokoleniami. To jest ważne. Każde pokolenie jest inne, ale jednocześnie powinno się interesować starszym, a starszym młodszym. W moim okresie to w takiej przerwie, po południu, między rysunkiem wieczornym a południowym, powiedzmy, zajęciem, to myśmy malowali siebie, portrety. Zawsze ktoś pozował. Ja byłam ciągnięta do starszych kolegów, zresztą wtedy było, to mówiłam już kiedyś, że zupełnie się zmieniło, dlatego że przed wojną to tak, ktoś się dostał po maturze od razu, tak jak ja, a miałam kolegów, którzy mieli nawet około 40. Bo zbierali długi czas pieniądze. O czym rozmawiamy? A, ale no pytają mnie bardzo często o jakieś te właśnie zainteresowania moje takie ezoteryczne. Oczywiście o sztuce, no bo wiadomo. Do mnie na ogół przychodzą albo artyści, albo buddyści. 4 lata pracowałem, nie? Żeby tu przyjechać. Nie? A co pan robił? No, prowadziłem skup złomu. Tak? I to się opłacało? No, opłacało, skoro odłożyłem te pieniądze, żeby to przyjąć. Ale nie gracował pan po cmentarzach? Nie. Mnie te spotkania bardzo dużo dają, wiele radości właściwie, bo z młodzieży jak się stykam, no to jest dopływ czegoś zupełnie nowego, bo ja już jestem na tej emeryturze dosyć dawno. W gazecie była taka akcja pana Adama Gryczyńskiego. Prosił o zbieranie, o dostarczenie starych zdjęć z okresu, kiedy tutaj na tych terenach nie było jeszcze huty. Zdałam sobie sprawę, że naprawdę ja o tej mojej rodzinie tutaj z Bieńczyc bardzo mało wiem. Zaczęłam szukać w internecie.
i między innymi znalazłam tam też pierwsze kartki, które mnie po prostu zachwyciły. Postanowiłam je zdobyć. Stwierdziłam, że może na tych kartkach znajdę też gdzieś moją babcię. Zaczęłam licytować pierwsze kartki. No i tak zaczęłam kupować. Najpierw na aukcjach, później jeździłam na Pchli Targ, wyszukiwałam, pytałam. Głównie zbierałam tych malarzy, którzy byli związani z tą szkołą krakowską. Czyli musieli jeździć plener tutaj na te wsie i te osoby, te piękne dziewczyny, które tutaj są, musiały to być te dziewczyny, które tutaj żyły na tych wsiach. To są zwyczaje, to są wesela, to są właśnie oczepiny, to są kartki świąteczne, są kartki na Boże Narodzenie, są kartki na Wielkanoc. Moja kolekcja liczy około kilku tysięcy tych kartek. Bardzo lubię sobie wziąć, oglądać te kartki i tak jak gdyby wyobrażać sobie, że przenoszę się do tych czasów, że żyję z moją babcią, że chodzę po pięknym ogrodzie kwitnących jabłoni i pasę jakieś gąski albo tam konie, gdzie jest tyle tej przyrody. Dla mnie jest to bardzo duży relaks. To tak jakbym szła na wystawę, szła do galerii. Zbieram pocztówki, bo bardzo mi się to podoba. Jest to pewne oderwanie od tego pośpiechu, tego życia w ciągłym stresie.